Kaka kampus Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Audycja albo poczytam w Radio Campus. No mamy wiosnę i to taką, która weszła jak najlepsze opiaty, więc z góry przepraszam, jak będę trochę bradzić. Tym bardziej, że moim gościem dzisiaj jest Zygmunt Mimożewski, który zawsze mnie trochę onieśmiela, więc sorry. Porozmawiamy dzisiaj nie o książkach Zygmunta. Tylko o Unii literackiej i o tym co robi. Zygmunt się zmartwił. Tylko o tym, co robi y, po zapisaniu książek, bo wydaje mi się to być ciekawe, a pewnie nie wszyscy z Was o tym wiedzą. Także dzień dobry, Zygmunt. Dzień dobry. Czemu się zmartwiłeś, że nie będziemy rozmawiać o twoich książkach? Nie, 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 oczywiście nie zmartwiłem. To jest. Um, też te, to nie jest tak, że ja chcę cały czas rozmawiać o swoich książkach. Nie jesteś Znam, z, znam swoje książki i. Rozmawiam o nich wtedy, kiedy muszę, a tak naprawdę chętnie rozmawiam o cudzych książkach, które znacznie bardziej mnie interesują jako, jako czytelnika, ponieważ czytanie jest znacznie, mm, znacznie przyjemniejsze niż, niż pisanie. A ja chciałam powiedzieć takim słowem wstępu i bajarstwa, że Zygmunt, oprócz tego, że jest jednym z najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce, i już nie tylko pisarzy kryminałów, bo to chyba już powoli się zaczyna wyzwalać z tej. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Nie woli. Znaczy, nie woli gatunku? Ja, ja, biorąc, biorąc pod uwagę, że rok temu się okazało w Polsce około 400 kryminałów polskich autorów, na pewno nie o. można użyć słowa nisza. Tak, zdecydowanie. Ale z konwencji też trochę uciekasz, powoli. Tak, 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 zdecydowanie. Znaczy, jakby sam fakt, że ukazało się 400 kryminałów polskich w zeszłym roku, jest najlepszym dowodem na to, że trzeba uciekać z, z gatunku i gdzieś trochę uciekać do przodu i szukać sobie nowych dróg. Też dlatego, że myślę, że każda, każda pisarka, każdy pisarz mają no, umiarkowaną ilość książek, które napiszą w życiu. I trochę by było głupio, gdyby to była cały czas ta, ta sama książka. Znaczy. Myślę, że wiem, są że, pracy, wiem że są mają. ludzie, którzy tak robią, ale to nie jestem pewien, czy to jest... No, ludzie mają różne swoje plany. Chciałam że Remigiusz którego serdecznie pozdrawiam, bo jest e, super ziomkiem, pisze bardzo dużo książek i w ogóle nie ma chyba problemu z tym, żeby przesycać rynek. Żeby go nie przesycać w zasadzie. Na pewno ujdzie prościej niż <laughs> my. E, no dobrze, ja... więc jesteś e, pisarzem e, nie kryminałów, nie tylko kryminałów. Ale oprócz tego zrobiłeś coś zaciekawionego. Ale co oczywiście, bardzo żeby szabuję. było jasne, skoro już występuje publicznie, chciałbym powiedzieć, że serdecznie polecam moje książki. Są naprawdę bardzo fajne. Znajdziecie je Państwo wszędzie, gdzie, gdzie chcecie, i możemy już skończyć ten temat. Znajdziecie je Państwo przede wszystkim w księgarniach. To jest jak zwykle przekaz, który w każdej audycji być musi. Ja serdecznie oczywiście książki Zygmunta Miełoszewskiego polecam. Natomiast to, za co go szanuję najbardziej, to jest to, że tą swoją popularność. Zdobytą ciężką pracą wykorzystuje nie tylko po to, żeby kupować sobie drogie samochody i nowe domy. Czego pewnie nie dałoby się zrobić. Nawet ym, znaczy, będąc sukces pisarzem. Tak, tak. Znaczy, zawsze mówię, że w, w sformułowaniu sukces literacki kluczowy jest człon literacki. Literacki. No dobrze, więc nie kupuję sobie nowych rowerów i wielu partnerów. Nie, lower, lower jest okej, Dobry jest wzroście. Mam naprawdę super dobry. Tylko postanowił jakoś przekuć tę swoją popularność, w, żeby poprawiać świat. W skrócie. I podczas pierwszej fali, bo już nawet nie wiem, jak o tym mówić, na początku pandemii... Za pierwszej pandemii. Za pierwszej pandemii panowania, razem z grupą pisarzy, pisarek utworzyli coś, co się nazywa Unia Literacka. I uznałam, że pewnie wielu z was zna książki Zygmunta i, i wie, że jest pisarzem, ale niewielu z was wie, że jeszcze dodatkowo pracuje jako społecznik w Unii Literackiej. Jako działacz społeczny. Jako, tak, dział tak, tak. Unia tak. no, ja ma nie, dlaczego? Ja że działać społeczny to jest super słowo. Ja też staram się, jakby tutaj e, zdjąć takie negatywne odium z fajnych słów. Znaczy, hmm. działacz to jest super słowo, polityk to jest super słowo. Znaczy, tak, wszystkie określenia ludzi, którzy chcą gdzieś poświęcić część swojego życia, żeby zmieniać świat na lepsze, no to kurczę. Nie ma to tutaj mówić, ha, 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 działacz, działacz. Ha, 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 polityk, polityk, wszyscy hmm. są tacy sami. No, skoro wierzymy, że wszyscy są tacy sami, to wtedy wszyscy stają się tacy sami. To prawda, znaczy to jest tak, że Unia nie powstała z najwierczej pandemii, Unia powstała tam dwa czy trzy, dwa czy trzy lata temu. Mm -hmm. Kiedy uznaliśmy, że trochę nam brakuje stowarzyszenia branżowego, które byłoby takie faktycznie bardzo zawodowe, no bo istnieją różne stowarzyszenia literackie. No tylko uznaliśmy, że z całym szacunkiem dla tego, co robią, że trochę mniej nas interesują jubileusze członków i celebrowanie tomików poetyckich. No, tylko interesują nas umowy, interesują nas pieniądze, interesuje nas prawo, interesuje nas to, żeby po prostu jako środowisko mieć też swój głos. Mhm. Bo to jest ważne. Także cała ta działalność jest absurdalnie wręcz samotnicza, jednoosobowa. Siedzisz sama gdzieś w gabinecie, albo w jakimś pokoiku, albo gdziekolwiek. No i wiesz, i, potem, i to jest też słabość, tak? I potem jak ktoś mówi: OK, to spytajmy się, co o tym sądzą pisarze, to trochę nie ma się kogo, nie ma się kogo spytać. I okazało się, że to jest ważne, żeby, mhm. tak, żeby literatura miała swój głos. I my w ogóle współpracujemy i ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, i ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. I nagle się okazało, że jesteśmy i w, w Radzie Kultury przy, przy różnych prezydentach i prezydentkach miast. Że lobbujemy w ministerstwie, w ministerstwie Kultury, że jesteśmy też głosem pisarzy w takich różnych działaniach pandemicznych, tych wszystkich tarczach, pomozach i tak dalej. Chociaż, tutaj, żeby było jasne, no literatura jakoś tak dość suchą nogą przeszła mhm. przez, e, przechodzi przez, przez pandemię. Nie do końca, ale to o tym mogę powiedzieć później. Czyli okazało się, że to jest fajne, tak? I, i, i to co mówisz, że czemu to robimy, no to tutaj jest tak, że ja zawsze tutaj przywołuję swojego ulubionego filozofa, czyli wujka, wujka Bena ze Spidermana, ponieważ wujek Ben ze Spidermana tłumaczył Peterowi, że mm, razem z wielką mocą, że wielkiej mocy towarzyszy wielka odpowiedzialność. No i faktycznie ja też w to wierzę jako stary lewak, że jak już coś, czegoś się dorobiła i że masz i spokój finansowy i masz głos, który jest słyszalny, jesteś osobą publiczną, no to gdzieś twoim obowiązkiem jest gdzieś spłacić ten dług zaciągnięty mhm. u społeczeństwa i, i, się, i się udzielać. Ja wiem, że jest tak, że, że pisarstwo jest że, że samotniczym zajęciem i to jest zresztą napisane u was na stronie. To mi się bardzo podoba ten, to, to sformułowanie. Natomiast w Polsce zaczęło się powoli chyba robić coś takiego, że, że jest takich, taka garść pisarzy, bo to nie jest oczywiście, nie idzie w dziesiątki, ani tym bardziej setki, ale jest kilku takich pisarzy, którzy faktycznie już ten głos mają. I ja pamiętam, że. i pisarek również. I ja pamiętam, że jak się zaczęły strajki kobiet, to zrobiłam taki reality check i przeszłam się po Instagramach różnych pisarek znanych i pisarzy, i sprawdziłam, kto w ogóle za, zabrał głos w sprawie i cokolwiek napisał. Rozumiem, że nie trzeba od razu wychodzić na marsze, ale, ale dobrze by było wyrazić swoją opinię i strasznie się zmartwiłam, bo tam jakoś ten procent ludzi, którzy się w ogóle przejęli całą sytuacją, był bardzo niewielki. Ja wiem o co Ci chodzi, dla mnie też to było dołujące doświadczenie. Ja nawet... Znaczy, koleżanki, koleżanki pisarki, które w czasie, w czasie instalowania w ogóle, wiesz, państwa wyznaniowego w Polsce i to instalowania po prostu ich w macicach polskich kobiet, po prostu wrzucały na Faceboka nowa okładeczka, filiżanka właśnie. z moim podpisem, limitowana część. Miałem takie wow. No właśnie, i pytanie do ciebie jest takie tłumaczcie, dlaczego to zrobiłeś? Większość pisarzy boi się angażować jakoś bardzo mocno w takie społeczne sprawy. Oczywiście łatwiej im się zaangażować, i to i pisarzy, i aktorów, i piosenkarzy, i Bóg wie kogo jeszcze. Łatwiej się zaangażować w kampanię mającą na celu, nie wiem, zebranie pieniędzy na schronisko dla zwierząt, albo nie wiem, kampanię, żeby nie bić dzieci, albo jakieś takie rzeczy, które są już uznawane za oczywiste i za takie wizerunkowo ok, W sensie, jak się w to zaangażujesz, to nic się nie stanie. Ale ty się z uporem maniaka angażujesz w rzeczy, które mogą zaszkodzić twojej karierze. No bo połowa ludzi cię polubi bardziej, ale druga połowa cię nie lubi. Bo tak jest w Polsce, jest bardzo podzielone. I ty się nie boisz tego, że stracisz czytaczy i czytaczki? Mm, nie, nie boję się. Powiem to dlatego, że mam wielkie zaufanie do czytelniczek i czytelników w ogóle. Mm -hmm. A, I do tej takiej no jednak wspólnej podróży, którą sobie tam kontynuujemy od wielu, od wielu lat. I to jest dla mnie super ważne, ja bo czuję, że jest taka wspólnota wiesz, jakby autorki i autora ze, swoimi, ze, swoją, ze swoją publicznością. czy tam niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, niektórzy mm -hmm. się kłócą, niektórzy się zgadzają, ale jednak uważam, że ogólnie środowisko czytelniczych i czytelników jest środowiskiem bardzo takim, wiesz, mogą mieć różne poglądy, ale są otwalić na dyskusję, na poznawanie innych poglądów, że to, że ładujesz sobie cały czas te. Różne życiorysy i różne poglądy do głowy nie pozwalać się zamknąć tylko w jednym, jedynym, mm, jednym, jedynym słusznym, tak? Mm -hmm. Patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Mm -hmm. Pozdrawiamy łonę. Tak jest. O, zawsze. Z miłością mm. największą. I to jest wiesz, także dlatego ja się tego nie boję, szczególnie, że rozumiem, że jak, jak masz taki, jak ja mówię, jak masz głos, nie? Bo, nie wiem, osiągnęłaś coś tak no, w sztuce i ktoś Cię słucha, no to kurczę, ten głos trzeba wykorzystywać w obronie rzeczy, o które, o które wierzysz. I to wcale nie jestem pewien, czy to środowisko się nie udziela. Znaczy, jak patrzę nawet na naszą właśnie Unię Literacką, e, gdzie wiesz, gdzie naszym prezesem jest Jacek Denel, który jest naprawdę po prostu nie no, się schodzi z barykady. E, nie, e, nie schodzi z barykady. Ale wielu takich wiesz, pisalek i pisarzy z pierwszej linii. E, Olga się udziela, mm -hmm. Szczepan się udziela, no to jest wiesz. Ale Szczepan to jest tak chaotyczny. Szczepan Twardoch oczywiście, przepraszam, nie powinniśmy mógł tak mówić o ludziach. Pan, pan pisarz Szczepan Twardoch udziela się, ale jest tak chaotyczny, że w zasadzie ludzie już chyba nie bardzo wiedzą, <grym> z której strony do niego nie podejść, to, no, na, nasze, poglądy, nasze poglądy też ewoluują. I mhm. Ja tutaj zawsze, wiesz, ja zawsze posypuję własną głowę popiołem i się e, podaję jako przykład pewnej drogi. E, bo to nie jest tak, że się wszyscy w ogóle rodzimy z poglądami, które są kształtowane, nie, tylko no chodzi o to, że cały czas no, musisz, wiesz nawet ja, ja, po prostu do szpiku kości ateista, zostawiam sobie taką... Znaczy uważam, że uczciwość intelektualna wymaga zostawienia sobie furtki, a być może Bóg istnieje. Mm -hmm. Znaczy oczywiście, szczerze się zdziwię, jak śmierci przywita mnie jakiś gość i powie Miłoszewski, staraliście się, ale jednak no, za dużo, za dużo nanizmu także do, do piekła. Czyli to się zmienia. Czyli wiesz, mm -hmm. ja teraz na przykład, gdybyś Posłuchałem mnie 10 lat temu, to ja byłem gościem, który rozumie, że pojechał do wcipy, że no nie wiem, że z tymi gejami to bez przesady, a lesbijki okej, okay, byleby kamera była włączona. Mm -hmm. Wiesz, moja świadomość na przykład feministyczna, jak przeczytasz moje książki o Teodorze Szackim, mm -hmm. który jest po prostu seksistowskim bucem i ja uważałem, że to było śmieszne, bo nie miałem żadnej świadomości E, jakie znaczenie, jakby mają, wiesz, stereotypy, słowa w kulturze gwałtu, pewne dowcipy. Mm -hmm. Znaczy, rozumiesz, wydawało mi się to, że czynię ze swojego bohatera takiego trochę buca i seksiste to jest zabawne. Mm -hmm. wiesz, on, oczywiście potem na szczęście ponosi za to srogą karę, starałem się to odpokutować, ale co napisałem, to mm, co napisałem, to napisałem. I ludzie to czytają. I ludzie to wiedzą, no tak, i to ciągle jest tam w, w tych księgarniach. No mm, właśnie, bo ostatnio moja ludzie... przyjaciółka napisała mi, e, przepraszam, że taki trend, ale napisała do mnie, że czyta właśnie Twoją książkę i e, że nie odróżniasz transwestyty od transseksualisty i geja. I napisała, że jak się z tobą zobaczę, to mam ci to powiedzieć, więc wytykał ci e, ponieważ, publicznie ten błąd. Ale to było dawno temu, nikt nie miał świadomości, że tak się w ogóle ponieważ dawno, dawno temu nie, nie rozróżniałem. Mhm. Mimo, że ci ludzie, tak, ci ludzie nie pojawili się wczoraj, mhm. tak? Znaczy, że ludzie tak samo istnieli kilka lat temu, kilkanaście lat temu i mieli swoje problemy. I tych problemów e, nie rozumieli nawet ludzie, którzy dziś są bardziej dokształceni. Co w ogóle jest takim wnioskiem optymistycznym, nie? Mm -hmm. Polecamy tutaj e, factfulness Hansa Roslinga, że jest lepiej, jest gorzej, ale jednak wektor jest taki, wiesz, rozwojowy, e, rozwojowy i, i progresywny. I to jest mm -hmm. ok. I odpowiadając na Twoje pytanie, no gdzieś uważam, że jeśli masz tą moc, masz e, głos. I co też jest przywilejem, nie? Czyli e, ja jestem uprzywilejowany. Jestem białym, heteroseksualnym facetem. Jestem stosunkowo zamożny, odniosłem e, sukces w sztuce i mógłbym powiedzieć, mam to gdzieś. Mm -hmm. Wspaniale. Emigracja wewnętrzna. Jacht, rower, mm -hmm. las, namiot, rozumiesz, spokój i mm -hmm. patrzenie w dal. Ale ja mówię właśnie, że nie. Że tym bardziej jesteś uprzywilejowana, to Twoim obowiązkiem jest się napieprzać w imieniu tych, którzy nie są uprzywilejowani. Ostatnio prawica się pewnie przejechała, bo powiedziałem, że mój e, status e, m, majątkowy daje mi możliwość wykupienia się odpisu. Mm -hmm. Rozumiesz? Czyli jak. E, Jestem z dużego miasta. Jak uznał, że w szkole mojego dziecka jest za dużo Jana Pawła II i po prostu chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, mm -hmm. to dziecka przyniosę do prywatnej szkoły albo do takiej, która. Może jest po prostu na to, żeby stworzyć bańkę wokół siebie. Dokładnie. Mm -hmm. Rozumiesz? Tak samo, jeśli, jeśli powiedz, moja żona albo córka byłyby w niechcianej ciąży, to ja też mam pieniądze, żeby je, wiesz, mm -hmm. żeby, żeby zabrać je gdzieś, gdzie ten zabieg zostanie przeprowadzony bez potrzeby wcześniejszej rozmowy w szpitalu pod wezwaniem Przemienienia Pońskiego w sali mm -hmm. imienia świętego Jana Pawła II, z księdzem i profesorem Hazanem, co to tak naprawdę znaczy. Znaczy mhm. w ogóle stać mnie na to, żeby się uwolnić od państwa wyznaniowego. A mimo to będę się napieprzał mhm. do po e, prostu e, utraty tchu z państwem wyznaniowym w imieniu tych, którzy tego wyboru nie mają. No właśnie, bo nie zapominajmy o tym, że Unia Literacka zrzesza osoby, które i, i takimi najgłośniejszymi i działaczami i działaczkami są osoby, które już odniosły ten sukces i mogą sobie pozwolić na to, żeby mówić. W imieniu tych pisarzy i pisarek i poetów i poetek i tłumaczy, i jakby całej rzeszy, którzy tych pieniędzy no, no, nie mają, no, 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 a i, i, początkujący jasne, pisarz bo, 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 w Polsce bo, jest, bo, jest bo, na przegranej pozycji. Mnie, trochę, nie? Bo ja, ja potrafię wynegocjować sobie umowę. Mm -hmm. Mam, bo się tak uczyłem przez wiele lat na własnych błędach, jak negocjować umowę na adaptację, na książki i tak dalej. No i głupio byłoby, żeby ta, wiesz, cała wiedza po prostu, jak to mówi moja córka, którą na niej ma kieszeni. No. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, po to zdobyliśmy, tą, po to zdobyliśmy tę wiedzę, a jesteśmy gdzieś pokoleniem, które startowało no, w zdecydowanej większości po 1989 roku, kiedy jakby artyści, nie było, nie, artyści nie mieli żadnej osłony, nie mieli żadnych rozwiązań dedykowanych, to, co istniało za PLR-u, zostało oczywiście zlikwidowane jako złe, i, wiesz, mm -hmm. i i komunistyczne. No i kurczę, tym bardziej musimy mieć organizację, która jakby przekaże tę wiedzę młodszym koleżankom, młodszym kolegom. E, no, staramy się. No. Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy już, na, nie, nie pamiętam przy jakiej okazji, o tym, że jak w Polsce wychodzi książka młodego pisarza czy młodej pisarki, którzy przecież tych pieniędzy nie mają. Znaczy, jakby tacy, którzy mają właśnie te przywileje, na przykład urodzili się w bogatym domu albo nie wiem. E, tak jak kiedy ostatnio rozmawiałyśmy z chmielarzem, który powiedział, że on od początku miał dobrą pracę. W sensie najpierw był dziennikarzem i zarabiał jeszcze wtedy jako dziennikarz pieniądze, a potem zaczął pisać i to była naturalna kolej rzeczy. No ale pamiętam, że mnie ostatnio mocno zbulwersował blerb Jacka Denera, właśnie tego wrażliwego na sytuację społeczną człowieka, który na, w blerbie do książki Nisz Maćka Topolskiego napisał, że grupa osób pracujących fizycznie i grupa osób posiadających talent literacki i zdolności pisania, to są dwie grupy rozdzielne i bardzo rzadko to się pokrywa. I bardzo chętnie zadałabym mu pytanie, jak uważa, z czego utrzymują się początkujący pisarze i pisarki, bo jakby cała historia literatury mówi nam, że albo przerzucają gnoj na farmie, jak pracują, jak są ze Stanów, albo u nas pracują właśnie w gastronomii, nie wiem, jako bileterzy w kinach, ankieterzy i tak dalej. I zastanawiam się, czy Wy macie jakiś, jako Unia Literacka, oczywiście, jakiś pomysł, jak pomóc tym początkującym pisarkom i pisarzom, bo być może na przykład któryś, któryś, nie któryś, niektórzy z nich nas teraz słuchają w radio i myślą sobie, OK, to co zrobić, żeby, żeby mieć jakąś opiekę, nie? I żeby jakoś móc się z tego utrzymać. No poza tym, żeby być dobrym pisarzem albo pisarką, bo to. No właśnie, no, to, to jest w ogóle, jakby sztuka w ogóle, to jest bardzo ciężki kawałek, mm -hmm. kawałek chleba, i poza nielicznymi wyjątkami te początki są straszne. Ja naprawdę przez 10 lat słuchaj, pożyczałem pieniądze, tylko się dało, zanim przez 10 lat pisanie. Mm -hmm. A też miałem wcześniej, jak, jak Wojtek, Chmielarz, niezłą, 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 niezłą robotę. I to jest tak, że to, co się staramy zrobić, to jest, żeby przekazać wiedzę przede wszystkim, że e, pisanie. To jest nie tylko literatura, mhm. że to jest też prowadzenie jednoosobowej firmy, która mhm. zajmuje się literaturą. I to nie jest tak, że pieniądze, prawo, księgowość nie dotyczą naszej, naszej branży. Im lepiej mamy wynegocjowane umowy, im lepsze stawki, im bardziej sprawiedliwe. Tym po prostu więcej dostaniemy z naszą książką. Jeśli dostaniemy więcej, to jest szansa, że będzie nas stać, żeby napisać następną. Jeśli mhm. jesteśmy dobrymi literatami, to wszyscy na tym zyskają. Literatura, czytelnicy, wydawca, księgarze, rozumiesz. I, I to jest tak, że staramy się, no już mamy cały taki cykl edukacyjny, wiesz, o tym, co się kryje w umowach autorskich, jak je czytać, na co zwracać uwagę, żeby oddać utwór, a nie oddać siebie, mhm. w niewolę, bo to się często dzieje w tych, w tych umowach. Staramy się, zobaczymy, co z tego wyjdzie, e, dogadać się z Polską Izbą Książki, która jest takim stowarzyszeniem wydawców, mm. na taki, również na taki po prostu kodeks dobrych praktyk. Znaczy, że wydawcy, którzy go podpiszą, nie mogą, nie mogą zawrzeć pewnych rzeczy w umowach, pewnych takich, jak ktoś mówi, klauzul mm. abuzywnych. No w sensie, że nie mogą, że nie mogą krzywdzić. Mm -hmm. I to jest, wiesz, to jest Często wydawcy, to nawet nie odchodzi, że oni są źli, ja jestem ostatni, żeby gadać na wydawców, My mhm. wszyscy idziemy na tym samym wózku, tylko trochę są silni słabością drugiej strony, tak? No wiesz, no to jest firma, która chce zarobić, może wziąć więcej, to może to weźmie, to weźmie więcej, mhm. nikt tam nie prowadzi działalności charytatywnej. I to jest tak, że często autorzy, autorki popełniają taki błąd, że mówią no tak, żeby wydawca jest moim przyjacielem, wydawca mm -hmm. mnie tutaj pewnie tak nie zrobił. Dzięki niemu zaistniałem. Dzięki, dzięki niemu takie... zaistniałem. Mm -hmm. znaczy, I jakby namawiamy właśnie początkujących ludzi, żeby, żeby, żeby w tej bardzo po prostu takiej emocjonalnej pracy i takiej naprawdę, wiesz, to jest ciężkie wywlekanie ze swojej głowy tych różnych nieistniejących emocji, nieistniejących ludzi, tak żeby ktoś się tym przejął. Aby mieć taki bufor na to, że jest moment, kiedy po prostu zamieniamy się w twardego biznesmena, mm -hmm. i że możemy to tak zrobić, że i my będziemy zadowoleni, i wydawca będzie zadowolony, i ewentualny producent filmowy czy teatralny. Rozumiesz, to jest mm -hmm. po prostu wiedza, którą my mamy, no i którą staramy się przekazać tym, e, którzy jej nie mają. Gdybyś się w ogóle mnie spytała, jaki jest taki, e, tak jak mówię, głęboko niewierzący, tak? Nie wierzę, że Bozia mi zapewni Rzeźle. nieśmiertelność. A jeśli w ogóle to ja chyba jej nie chcę, tak, znaczy tam śpiewać, rozumiesz, po prostu przez wieczność psalmy razem z Szymonem Chłownią, no to generalnie też polega nieśmiertelność, no, że gdzieś no, przekazujemy dalej to, czego, mm -hmm. się, czego się nauczyliśmy. Myślę, że od pewnego po prostu momentu rozwoju, no to gdzieś przekazywanie wiedzy to jest taki trochę wręcz obowiązek. A powiedz mi, czy te wasze, te, ten wasz sposób przekazywania wiedzy yy, zyskuje jakiś posłuch? W sensie ludzie są zainteresowani tym, co wy robicie? Ludzie są super zainteresowani. Oczywiście nie jesteśmy w stanie trzymać każdego za rękę. Mm -hmm. Zresztą tak, też tak to sobie przyjęliśmy, że my nie jesteśmy, nie będziemy, po pierwsze nie jesteśmy stowarzyszeniem, które ratuje białe nosorożce. Tak? Mm -hmm. Znaczy nie chcemy być po prostu tymi, którzy się wypowiadają absolutnie w każdej, w każdej sprawie. Wypowiedzieliśmy się publicznie. I w sprawie nagonki na LGBT, mm -hmm. ponieważ wielu naszych, wiele naszych członków, wielu naszych członków wiesz, należy do mniejszości seksualnych. I tak samo jak się wypowiedzieliśmy w sprawie wojny wypowiedzianej, wypowiedzianej kobietom. Ale poza tym też jakby nie ratujemy białych nosorożców i no, nie zajmujemy się konkretnymi przypadkami. Mm -hmm. Znaczy, to nie jest tak, że po prostu jak pan Iksiński do nas napisze, żeby mu pomóc wynegocjować umowę z wydawcą. Znaczy, skończy to się tak, że i tak udzielę konsultacji telefonicznej. Mm -hmm. No, ale tym się nie zajmujemy. Raczej staramy się, wiesz, po prostu tworzyć, tworzyć taką bazę wiedzy, która położy każdemu, kto zechce z niej skorzystać. A jak nie chce, bo wydawca jest jego przyjacielem, no to, wiesz, jakkolwiek uważam, że to jest też nieodpowiedzialne, bo to psuje rynek. Rozumiesz? No właśnie nad tym się zastanawiałam, że pamiętam, nie wiem już, ile to było lat temu, jak y Szczepan Twardych, już wspominany dzisiaj, y trochę rozbił y bańkę, biorąc pieniądze, no, nie, 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 nie ważne, zostając ambasadorem y marki samochodów, i wtedy po prostu to, co się wydarzyło w Polsce, było, ja w ogóle to siedziła, śledziłam z popcornem i z wypiekami na twarzy, bo nagle się okazało, że pisarz, czy pisarka, czy w ogóle twórca w Polsce nie ma prawa mieć pieniędzy z tego, co robi. On musi być biedny, przymierać głodem, chodzić w dziurowym swetrze, a jak ma czelność złamać ten stereotyp, to od razu jest po prostu gorszym pisarzem, raczej nie dostanie żadnej liczącej się nagrody, no bo już jakby ma pieniądze, w sensie takie jest założenie oczywiście, bo to bzdura. I zastanawiam się, czy, czy to, to nie jest tak, że ten mit tego, że najbardziej płodny jest artysta głodny, cały czas nie pokotuje w tych młodych pokoleniach, które zabrzmiało. U tych depiutujących pisarek i pisarzy, którzy po prostu nie chcą tak naprawdę być twardymi biznesmenami, bo to, co ich drive'uje i to, co nimi kieruje, to jest po prostu czysta sztuka. I strumień po prostu od właśnie od Boga, czy nie wiem. Skądś tam z niebios przez nich płynący, i czy oni się nie buntują przeciwko temu, co wy mówicie trochę? Ale wiesz, to, 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 to jest tak, że my jest tak, nie jesteśmy ani za mm. zakazem, ani za nakazem, mm -hmm. nie? Po prostu dajemy jakieś narzędzie i kto chce, do z nich skorzysta. Jak ktoś chce stworzyć czystą sztukę z kluczowym świadomości, ma gdzieś to, co ma zapisane w umowie, no to okej, okay, no rozumiesz. Znaczy, gdzieś, tak jak mówię, uważam, że to jest cokolwiek nieodpowiedzialne, no bo w, jakby podpisując złe umowy, psujesz rynek. Jeśli masz dobre nazwisko i podpisujesz złe umowy, no to już w ogóle psujesz rynek, bo wtedy wydawca mówi, no ale jak to, co pan tutaj mm -hmm. tam, to karczyk podpisała, a jeszcze się uśmiechała, nie? Tak, no właśnie. I, i to wiesz, a jeśli, chodzi, a jeśli chodzi o po prostu Mercedesa Szczepana, no to ja mógłbym mieć po prostu koszulkę z hasztagiem broniłem Szczepana, no bo faktycznie, no kto ma mieć na boga kontakt reklamowy z Mercedesem, jak nie Szczepan Twardo? Po prostu Szczepana. aktor, który zagrał dwa epizody po prostu na wspólnej, mm -hmm. czy po prostu utalentowany, dobry pisarz, który pisze, rozumiesz, super książki tłumaczone na wiele, na wiele, języków, nagradzany, uznany. No kurczę, to właśnie Szczepan Twardoch ma mieć kontrakty reklamowe. Ja się z tym absolutnie zgadzam i y, pamiętam, jak w, chyba tak z dzień czy dwa dni później napisał do mnie Ł, y, Łukasz Orbitowski i spytał, czy uważam, że to zaszkodzi karierze Twardocha i powiedziałem, że tak, ale nie zaszkodzi czytelnictwu jego książek, tylko zaszkodzi y, jemu, jako pisarzowi, poważnej literatury, bo nie będzie poważnie traktowany przez środowisko, które jest wszystkim y, i niczym do, jest okropne tak naprawdę. Nie, ale... nie, to środowisko też jest przereklamowane. Tak jak mówię, to, to jest super samotnicza, wiesz, to jest mhm. super samotnicza branża. Niewiele tutaj zależy od środowiska. Serio. No, a nagrody? Nie, ale, ale co nagrody? No, rozumiesz, ile może dostać nagród po prostu Szczepan Twardo, który, no których nie już no nie dostał. Tak? No, bo rozumiem, że już tam zgarnął. No, znaczy ja wiem, właśnie dużo nie zgarnął. Tak szczerze powiedziawszy, to? tych nagród pewnie więcej zgarnął. Szczepan tych nagród nie potrzebuje. Znaczy okej, okay, no fajnie oczywiście zabłysnąć, rozumiesz, wyjść mm -hmm. na scenę i powiedzieć jaka, jaka, jaka jesteś wspaniała. To jest oczywiście fajne. Też to, mm, też to lubię. Tylko, że jeśli... Masz złomy rolę w środowisku teatralnym czy filmowym, to może zaszkodzić Twojej karierze. Mm -hmm. Nie dostaniesz roli, nie wezwą Cię do ekipy, pójdzie szeptanka po, po teatrach, że z Tobą się źle, tobą się źle mm. pracuje, a w literaturze? Rozumiesz. No dobrze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Bo kiedyś, kiedyś powiedziałeś coś takiego, że mm, takie, nie chcę powiedzieć, że nachalne promowanie dużych nazwisk w literaturze, ale ten, ta cała machina promocyjna, która ma na celu sprzedanie jeszcze więcej książek Olgi Tokarczuk, albo jeszcze więcej książek Mroza, albo już nie wiem, Katarzyny Bondy, albo mnie, y, albo twoich, że, to, że tam jest coś generalnie z gruntu niedobrze, bo, bo dobrze by było, żeby ta machina promocyjna i te pieniądze. Były wykorzystywane po to, żeby kreować nowe talenty literackie, nawet nie kreować tylko w zasadzie wyciągać te, które są i je promować. Yy, powiedz mi, czy tym, wy jako unia literacka, bo szczerze powiedziawszy nie wiem tego, macie jakiś pomysł na to, yy, jak przemówić do rozsądku marketingowcom? Mamy, e... znaczy w ogóle zabraliśmy się od tego od innej strony. Bo znaczy to jest tak, to nie jest tak, że, że, że w ogóle e, wydawanie książek, że to jest jakiś super, po prostu też prosty, prosty, no, prosty, nie. prosty biznes. nie? Mm -hmm. I to jest tak, że dziś uważam, że dobrą praktyką jest to, że oczywiście każdy, każdy wydawca ma swoje lokomotywy i po prostu wiesz, no i po prostu te lokomotywy płacą im rachunki, płacą pensje ich pracownikom. Jakby do dobrych praktyk należy to, że wydajesz, rozumiesz, takiego, nie wiem, szmilusa, jak mnie mhm. po to, żeby wydawać, po to, żeby wydawać też dobre rzeczy. Nie? Mhm. Czyli nie wiem, czyli Miłoszewski nam zapłaci rachunki, ale za to wydamy po prostu, nie wiem, zytę ludzką, mhm. tak, i która nam może dostanie jakąś nagrodę. I w ogóle to jest fajna literatura, która powinna się, która powinna się ukazać, a to wie, może też się, może też się sprzeda. No i oczywiście jest problem, tak, że niektórzy wydawcy są na tyle odpowiedzialni, żeby tak myśleć, a niektórzy zaczęli myśleć tylko już, wiesz, tym, czy coś się w Excelu wyświetla na zielono czy, czy na czerwono. Ale naprawdę to nie jest tak, że to jest większość wydawców, mhm. rozumiesz? Znaczy to nie jest tak, że nie ukazują się debiuty, nie jest tak, że nie ukazują się książki, książki ambitne, nie ma tak, że nie powstają nowe wydawnictwa, które wydają fajne rzeczy, jest pewien problem z dostępnością, tak? Mm -hmm. I właśnie my próbujemy od tej strony, czyli tutaj my zaczęliśmy rozmawiać ze swoją ulubioną firmą, czyli z, czyli z Empikiem. Mm -hmm. Ponieważ całej e, naszej postumiłości po miłości do księgarni, do księgarni kameralnych, no to wiesz, tak, rozmawiali, tak? Mm -hmm. Jest wiele księgań, które robią wspaniałą robotę, a jest wiele po prostu małych księgań, które są, wiesz, e, no bo są sklepikami z, z i z Halem Potterem, mm -hmm. nie? I chodzi o to, że nie da się po prostu nie zauważyć potęgi Empiku na rynku, na rynku literatury. Mm -hmm. I po prostu próbujemy się z nimi dogadać, że ponieważ tak jak mówię, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, żeby i to fajnie wygląda żeby właśnie Empik jakby zaczął promować nie tylko to, za co dostanie pieniądze od wydawców, tylko, że miał jakby taką swoją, rozumiesz, półkę, półkę honorową, mm -hmm. gdzie krytycy by wybierali to, co się tam ukazuje było? z nowości. Krytyk to, to, krytyku że to... tak samo mocno, jak w Empik, ale... E, okay. Słuchaj, znaczy, znaczy też tutaj ja nie jestem, wiesz, okej... Okay, co e... krytyk ta opinia, no. Możesz nie. okazać, że Blanka Lipińska jest świetną wartościową literacką. Nie, ale chodzi jest. o to, że wiesz, oczywiście, że jest i powtarzanym, było motem, tam krytyka w Polsce literacka nie istnieje, Trochę nie. Trochę jej trochę faktycznie nie ma, ale ciągle jest mnóstwo nazwisk i, i starszych i młodszych. Ci młodsi to są dziś, którzy są trochę, wiesz, stali takimi influencerami książkowymi. Mm -hmm. jest, trochę tej stary, jest trochę tej starej gwardii. No i to nie jest tak, że ci ludzie nie działają, bo oni są gdzieś, wiesz, w żyli różnych nagród i mm -hmm. jednak tam dochodzą do jakichś konsensusów, które tam, komu te nagrody dać, komu, komu nie. Tutaj to jest bardziej trochę w formie zabawy, nie? Mhm. ale chodzi o to, żeby zwrócić na to, żeby zwrócić na to uwagę. No, w sensie, że myślimy, jak to zrobić, zwłaszcza w pandemii, bo w pandemii wydawcy trochę wiesz, nie wiedzą, co się dzieje, wzięli głęboki oddech, że nie ryzykujemy. Nie wydajemy książek, na których e, nie zarobimy, nie wydajemy debiutów, e, tylko po prostu pompujemy nasze, nasze, nasze gwiazdy. Nie zgadzam się z tobą oczywiście jak zwykle, e, bo w, e, jest mnóstwo wydawnictw, które są małe i niszowe, o których wspomniałeś, które wydają właśnie teraz. E, ale chciałem, e, chciałem, chciałem powiedzieć, że wydawcy widzieli głęboki oddech, ale już już go wypuścili i mhm. znowu jest niestety totalna nadprodukcja literatury. Mimo, I że nie ma targów, nie wiadomo, nie wiesz, co zrobić z tymi książkami. No, ponieważ cały czas się zastanawiamy, rozumiesz, jak pokazać czytelnikom w tej takiej ogromnej nadprodukcji jakiś fajny drogowskaz. No tak jak mówimy, e, krytyka literacka jest słaba, gdzieś no, bierz, nie no, pism, ja pism, dobra, pism tylko... nie ma, to jest gdzieś tam rozczłonkowane po, po internetach. No, zobaczymy. No dobrze, to rozumiesz. I, mówimy... I uważamy, że to jest ważne, tak? Że, ponieważ, tak jak mówił, ustawienia mm -hmm. naszej miłości do księgarni kameralnych, nie zanegujemy tego. Znaczy, uważam, że jest oczywiście miejsce na rynku, i tutaj się nie musimy zgadzać, i na empiki w centrach handlowych. Nie, no oczywiście, że I na no, rozumiesz, i na po prostu małych księgarnie gdzieś po prostu przy rynku. I, jak ta, i, i gdyby te osoby, które wpadają, rozumiesz, yy, wracając, nie wiem, z koszulkami i butami do tego empiku po prezent dla, dla wuja, czy po coś do czytania. To gdyby im wyskakiwały nie tylko najnowsze promocje, ale mm. też rozumiesz, półka z rzeczami, które są, które są fajne. To gdzieś myślę, że to by było duże zwycięstwo i duża zmiana. Znaczy, jeżeli to się uda, to stawiam, bo szczerze, w to nie wierzę, ale mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, to teraz jak już powiedzieliśmy o tym, że warto promować dobrą literaturę, to muszę ci zadać pytanie, co czytać teraz? Co czytasz? Co teraz ty czytasz i co polecasz, żeby czytać? A, co ja teraz, tak. Co tak. Ja teraz czytam? Dobrze. Tak. No, są, gładam, że to są dobre rzeczy. No, wiesz, no, ja czytam dużo i nie wszystkie rzeczy te. To o e, mnie. Nie wszystkie rzeczy są dobre. Ja teraz, ponieważ jestem trochę. W, wchodzę w fazę pisania, więc czytam dużo rzeczy, które są mi potrzebne do pracy mm -hmm. i to jest dużo fantastyki. Uh. E, ponieważ piszę taką książkę piszę książkę dla dzieci, która jest trochę właśnie taką, wiesz, trochę post-apo, trochę, trochę, trochę dystopią. Mm -hmm. Więc czytam sporo fantastyki i czytałem e, Kroniki Marsjańskie mm -hmm. Reja Britbarego. Wspaniała rzecz. Wspaniała, ale która się tak potwornie zestarzała. Znaczy, e, polecam to zwłaszcza jeśli chodzi o to, że on, projektując przyszłość, znaczy, to, co się nie zmieniło, to jest pewne takie wiesz, fantastyce niewiara w rodzaj ludzki. Mm -hmm. e, i, to, i, I to jest oczywiście fajne. Ale też widać na przykład, wiesz, to jest chyba z lat 50. z tego co pamiętam. No i tam są stosunki społeczne z lat 50. Czyli wiesz, w XXI wieku w koloniach malcjańskich kobiety służą do podawania kawy i składania mężom, znaczy, mężom, no mężom mysłów. może tak być, jak może w tak być. Zależy, kto wyląduje. Zależy, zależności to wyląduje. Zwłaszcza w kolonii katolickiego Cesarstwa polskiego, No Polski. właśnie. I to jest super zabawne, ale też z, z przyjemnością to sobie odświeżyłem. Teraz z znalazłem z fantastyki wspaniała rzecz. Octavia Butler, przypowieść o Siewcy. Mhm. To jest, słuchaj, e, czarna pisarka science fiction, już nie żyjąca. To jest chyba powieść z lat 90. Jest tak wspaniałym post-apo. E, I takim bardzo wiarygodnym, bo opowiada o świecie, gdzie wiesz, wszystko to już się trochę rozwaliło, nie? Pieniądz nie ma wartości, ale ciągle jest, mhm. nie? Ale tam raczej Bartel jest ważniejszy. Niby istnieją cały czas jakieś policja, wojsko, ale nie kontrolują już tego, co się dzieje w tych osiedlach. Gdzie ludzie muszą walczyć o wodę, która jest najcenniejszym surowcem, a jednocześnie wysyłają ludzie misje na Marsa? Coś rozumiesz? Marsem. No, coś się no, dzieje. No, no, coś się wiesz, coś się dzieje. Jeśli chodzi, ja, będąc fanem science fiction, e, no, taki mam jakby dwuznaczny stosunek, jakby do takich, na przykład misji marsjańskich, mhm. rozumiesz? Znaczy, e, Mars jest po prostu kupą kamieni, która jest bardzo daleko, i po prostu stojąc w obliczu być może lichwej zagłady naszej cywilizacji produkować jakiś kosmiczny ślad węglowy, żeby jakiś robocik przysłał czarno-białe zdjęcie za dwa miliardy. Które śledzą wszyscy. wszyscy. Rozumiesz, nie Absurdalne. jestem nie jest I, i, i właśnie Octavia i Butler świetnie to pokazują. Mhm. Rozumiesz, że mimo tego, że wszystko się wali, to ciągle ludzie potrzebują takich wielkich projektów i wiesz, i udawania, że to wszystko jest. Nie wiem, czy to nie jest najlepsze postapo, jakie, 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 jakie czytałem. Przypowieść o siewce Oktawia i Butler. Bardzo też ciekawa z punktu widzenia takiego religijnego. A teraz skończyłem czytać też fantastykę. Robert Heinlein Luna to surowa pani, surowa kochanka, surowa pani. I jest o tym jak Lunatycy próbują wybić, którzy byli od początku taką kolonią karną w stylu Australii, mm -hmm. próbują się wybić na, na niepodległość. Też świetnie pokazuje takie właśnie mechanizmy mechanizmy rewolucji, mechanizmy wybijania się mm -hmm. na, na niepodległość, samostanowienia. No, tak jak każda dobra fantastyka, tak samo jak każda dobra powieść historyczna nie jest historią o tyleżniejszości, tak samo każda dobra fantastyka nie jest o przyszłości, tylko o tyleżniejszości. I to polecam. A teraz, jak głosowałem w różnych właśnie tam plebiscytach lubimy czytać. Pamiętam, że głosowałem na swojego ukochanego autora, czyli Dana Simonsa, mm -hmm. na, akurat na jego nową książkę, czyli Abominację. Jeśli państwo nie lubicie science fiction, i, ale na przykład chcielibyście przeczytać tylko jedną książkę z tego gatunku, to musi być Hypelion Dana Simonsa. Przewspaniała, przewspaniała literatura. To skończyłem, i teraz się zastanawiam, co, co, co czytać dalej. I chyba to będzie w końcu Pokora, właśnie, Szczepana Twardocha. Rozmawialiśmy o tym przed świętami, no właśnie, że będziemy czytać tak Pokorę, i, i ja też nie. właśnie, i to właśnie, się i tutaj, i pokora stoi i tak cały czas mówię, to teraz. Ale to jest jak wyrzucanie, to, to jest niesamowite, bo cały czas mi wpadały jakieś książki, a ja też jeszcze nie ruszyłam, yy, a już mamy no, taki plan od dłuższego czasu, więc chyba trzeba to w końcu zrobić po prostu. Mi teraz cały czas ja na przykład zaczynam czytać. Yy, Jean Didion, którą wydała, wyda, wydało wydawnictwo Cyranka, właśnie to wydawnictwo ambitne i tak dalej, to jest amerykańska pisarka, dziennikarka w zasadzie głównie. I czytam to i się trochę zachwycam, ale trochę też się nie zachwycam, więc jeżeli drogie słuchaczki i drodzy słuchacze chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to może wam opowiem za tydzień, co z tą Didion. No dobra, obawiam się, że skończyliśmy czas na, poświęcony na gadanie o książkach, jak zwykle jest go za mało. Ale bardzo dziękuję Ci, Zygmunt, za to, że przeszedłeś i porozmawiałeś, bo wiem, że jesteś zajętym człowiekiem. I przypom... nie, jestem pisarzem i to nie jestem zajęty. I przypominam, że pandemia trwa i literatura ciągle pozostaje najbezpieczniejszą ze sztuk. Tak, to prawda. E, ożywia ciało i umysł, nie męczy oczu i pozwala uciec od rzeczywistości, więc gorąco polecamy. E, wszystkie książki, które wymienił Zygmunt, będą w opisie audycji, żebyście sobie mogli je ukraść i przeczytać. Ja przypominam, że możecie do mnie pisać na adres mailowy anna.karczewska małpa FM. Jeżeli macie jakieś pomysły na audycję, chcecie powiedzieć, że coś powiedziałam głupio albo mądrze, albo nie wiem, chcecie zadać jakieś pytanie, na przykład o to, jak zadebiutować w Polsce, będąc pisarzem, pisarką, poetką, poetą, piszcie. Jeżeli nie będę znała odpowiedzi na to pytanie, będę pytała mądrzejszych, mądrzejszych od siebie. Pff, mówiłam, że wiosna mi pomieszała wszystko. I co? I do usłyszenia za tydzień w takim razie. Dzięki jeszcze raz, Zygmunt. Wielki dzięki. Słuchaj RadioCampus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.